Dzień dobry, witam serdecznie. Konrad Rogoziński, współorganizator eventu, wydarzenia Sądecka Turystyka w Expo and Conference. Pierwsze takie wydarzenie z cyklu, które będzie miało kontynuację w nowym roku. Projekt Sądecka Turystyka ma na celu konsolidację branży turystycznej. Planujemy wiele wydarzeń tego typu, jak teraz właśnie tworzymy dla samorządowców, dla łączenia świata samorządów ze światem biznesu turystycznego, z organizacjami non-profit. Wszystko ma służyć po prostu w promocji, lepszemu promowaniu Sądecczyzny, także Małopolski. W szczególności jednak Krynicy, Muszyny, które mi jako mieszkańcowi Krynicy, a Muszyniakowi leżą na sercu szczególnie. Na naszym evencie dzisiejszym mówiliśmy, był blok o Igrzyskach Europejskich 2023, które zarówno w Krynicy, Zdroju, jak i w Nowym Sączu będą miały miejsce w przyszłym roku, w czerwcu. Był blok również o turystyce uzdrowiskowej, gdzie burmistrz Muszyny i prezes Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP, dr Jan Golba, przewodniczący również naszej Rady Programowej, miał swój panel tematyczny, który się cieszył bardzo dużym powodzeniem wśród przedsiębiorców turystycznych, biznesowych oraz wśród samorządowców. Kolejnym panelem był temat Roku Kobiet w Turystyce, który był pod kuratelą Waszej Turystyki, Ogólnopolskiego Wydawnictwa Turystycznego. Następnie był panel o marketingu miejsc, o temacie, który w szczególności w gminach turystycznych Małopolski powinien być bardzo, bardzo nośny i bardzo, bardzo w duży sposób taki eksploatowany, w sensie takim, że mamy bardzo dużo do zrobienia na Sądecczyźnie, w Małopolsce i tutaj w naszych bardziej lokalnych społecznościach, do zrobienia pod kątem promocji. Także duży panel, w którym ja też brałem udział pod kątem marketingu miejsc. Za chwilkę mamy panel o turystyce rowerowej, który też z perspektywy naszych gmin, tutaj powiedzmy krynicko-popradzkich, jest bardzo istotny, ponieważ każdy w gołym okiem może zobaczyć, jak turystyka, infrastruktura rowerowa z każdym rokiem się rozrasta, choćby na przykładzie Krynicy, jak rosną nam jak grzyby po deszczu nowe szlaki rowerowe, nowe bike parki. Także w całej Małopolsce jest wdrażana sieć Velo Małopolska, która jest kompleksową siecią dróg turystycznych wyasfaltowanych lub w inny sposób udostępnionych dla turystów, dla rodzin z dziećmi. Także turystyka rowerowa, bardzo ważny punkt. I na końcu paneli eksperckich będzie również panel, który jest bardzo w obecnych czasach istotny ze względu na tematykę okołozdrowotną. Będzie nosił nazwę Świadomy Wellness Przyszłości. Wellness, czyli dobrostan. To, jak możemy poprawiać swoje zdrowie, swoją jakość życia. Również jakie nowe produkty turystyczne, jakościowe pod kątem stref spa, wellness wdrażać. O tym wszystkim opowie nasza koordynatorka wydarzenia Magdalena Żuber oraz Tomasz Misztal, który też chciałbym dodać taki smaczek. Dzisiaj o godzinie 11 ustanowił rekord Polski w żonglowaniu ciężkimi kulami i mamy to, nasz tutaj rodowity Muszynianin pobił rekord, po prostu ustanowił rekord w żonglowaniu ciężkimi kulami. Witam serdecznie, tutaj trochę się czuję w roli gospodarza, zaprezentuję Państwu, co mamy. Skoro mówimy o turystyce rowerowej, zachwalamy, jak poszliśmy w Polsce do przodu, to muszę powiedzieć, że od kilku lat w Krynicy też nie śpimy. I co jeden z niewielu plusów, których dostrzegam związanym z pandemią, z COVID-em nieszczęsnym, to jest to, że ten wybuch turystyki rowerowej nastąpił pewnie w wielu obszarach. W Krynicy to dostrzegliśmy i przez ostatnie 3 lata tak naprawdę stała się rewolucja rowerowa w Krynicy, Tylicz, Muszyna i wszystkie związane właśnie z tym trasy. Znajdujemy się w górach, w polskich górach, więc tutaj ciężko nam jest oczekiwać, żeby rodziny z dziećmi, z wózkami jeździły po wszystkich naszych trasach, ze względu na to, że to jest mocno górzysty teren. Moją prezentację, kilkanaście slajdów chciałbym Państwu zaprezentować, stopniując poziom trudności. To pytanie tak naprawdę nie jest moim pytaniem, ale jednego z najbardziej znanych polskich twórców różnego rodzaju innowacji związanych z marketingiem, także turystycznym. Mówię o Janku Mazurczaku, czyli prezesie Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej. Janek prosił, aby zapytać Was wszystkich, czy nie uważacie, że ten przesyt cały czas nowych aplikacji, nowych możliwości i tego, że turysta, który jedzie w jakieś miejsce, jest zmuszony do tego, aby kolejną
rzecz, kolejną aplikację, kolejne rozwiązanie wdrożyć i nauczyć się jego w swoim telefonie, nie spowoduje pewnego rodzaju zmęczenia materiału i sytuacji, w której i tak będzie się opierał na tym, co doskonale zna w wypadku krajów zachodnich, TripAdvisorze, ewentualnie mapach Google'a. Po 30 sekund każdy z panów. Nie zgadzam się, nie jest zmęczony, natomiast jest leniuszkiem. Człowiek jest leniuszkiem, ma tendencję do ułatwiania sobie spraw. Wolę świat, w którym w jednym miejscu w moim telefonie mam wiedzę skatalogowaną pod palcem, niż świat, w którym muszę spędzić dużo czasu i ruszyć wszystkimi szarymi komórkami, żeby tej wiedzy poszukać. Bo ja jeszcze umiem, ale nie wszyscy tak potrafią. Okej, okay. Patryk? Ja uważam, że to wszystko zależy od nas, od twórców i osób, które promują dane aplikacje i od też włodarzy miast i różnego rodzaju organizacji turystycznych, które mogą umożliwić po prostu możliwości, a to, co turysta wybierze, to tak naprawdę jest jego decyzja. Wszyscy jesteśmy sklastrowani, zsieciowani, współpracujemy i pomimo tego, że to są nowe technologie, raczej się uzupełniamy, a nie konkurujemy. Super. Mateusz? To prawda. Niech turysta wybierze. Mamy alternatywy. W sensie to prawda, że się tworzą podobne aplikacje, ale jeżeli z tego wszystkiego wybije się ta jedna, która będzie uniwersalną, jak Google Map dzisiaj, i zacznie się sprawdzać, no to po prostu będzie to naturalny proces na rynku. Super. Tomek? Ja tutaj zgodzę się z przedmówcami, to znaczy uważam, że rynek reguluje się sam i jeśli nawet tworzymy dwa, trzy rozwiązania bardzo podobne dla dwóch różnych podmiotów, to może okazać, że ich los będzie zupełnie inny, dlatego że jedni są bardzo świadomi, co dostają, jak wokół tego narzędzia robić marketing, a inni po prostu no, traktują to jako zadanie, które zostało wykonane, protokół podpisany i tak dalej, więc no, dużo zależy od budowania tej świadomości i też od tego, na ile partner rozumie potrzebę tworzenia, promocji aplikacji, do kogo ma być kierowana i tak dalej. Miejsce jest. Konrad? Ja osobiście jednak mimo wszystko wierzę w ludzi. W to, że mają wolny wybór, to jest po prostu no, coś najlepszego, na co ogólnie jako zachodnia cywilizacja sobie wpracowaliśmy, więc zostawmy może wybór już, czy coś jest dla kogoś za dużo, czy za mało. Czy może wolność tego wyboru taką, żeby móc, jeśli jest tego dużo, żeby po prostu odpocząć raz na czas i znaleźć tu pewien złoty środek i wyważyć, żeby sobie czasem odpuścić, iść właśnie w te góry, w ten las, a później wrócić do tego coś, co sprawia nam przyjemność, co jest po prostu narzędzie. Pora na wręczenie nagród. Nagród za szczególne zasługi. Obecnie wiemy, że turystyka przynosi ponad 6% produktu krajowego, ma udział w wytworzeniu produktu krajowego brutto ponad 6%. U nas na Sądecczyźnie znacznie więcej, choć nikt tego dokładnie nie policzył, ale takie szacunkowe wskazania są, że jest to grubo ponad 10%. A więc jest to ważna gałąź gospodarki, dlatego za wszelką cenę będziemy promować nasz region. Chciałbym, żeby powstawało wiele dodatkowych, pięknych inwestycji, bo przecież one przyciągają turystę. Wierzę, tutaj są koledzy, którzy pracują nad tym, aby ułatwić tą całą procedurę inwestycji w naszym regionie, choć ona jest obwarowana wieloma czynnikami, głównie Naturą 2000, która ogranicza w dużym stopniu inwestycje w naszym pięknym regionie, ale myślę, że jest to konieczność, abyśmy podkreślali walory pięknej Sądecczyzny. Wszystkim odznaczonym, wyróżnionym chciałem jeszcze raz pogratulować i prosić o dalsze wspieranie naszego regionu. Wizjoner turystyki przyszłości. To wyróżnienie indywidualne za wkład w rozwój nowych produktów turystycznych oraz nowatorskie podejście do strategii rozwoju turystyki na Sądecczyźnie. I proszę Państwa, no myślę podobnie jak organizatorzy, że ta nagroda nikogo nie zaskoczy, bo
Jest to wizjoner, który najpierw wyprowadził na szerokie wody Krynicę Zdrój, później rozkręcił Szczawnicę. Od kilku lat buduje potęgę Muszy Zdroju. Doktor Jan Golba. Tylickie Wzgórze. Pensjonat dla rodzin z dziećmi. Państwa, razem z mężem, rozumiemy. I wreszcie nagroda promocyjna Inicjatywa Roku. Otrzymuje ją powiat nowosądecki za kampanię Sądeckie Góry dla Każdego. Billboardy, które reklamowały Sądeckie Góry, pojawiły się w największych miastach Polski, w Krakowie, Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Gdańsku, Szczecinie. Mam nadzieję, że Państwo zwróciliście uwagę, że najpierw było w Krakowie, a potem w Warszawie. To już trzecia kampania z rzędu w kolejnych latach i zapraszam starostę Nowosądeckiego, pana Marka Kwiatkowskiego, po odbiór wyróżnienia. A dla niej nagroda w postaci pakietu digitalizacyjnego dla promocji o wartości 15 tysięcy złotych. I za taką gminę z potencjałem turystycznym uznano najstarsze miasto na Sądecczyźnie, czyli Stary Sącz. Zapraszam do nas po prostu pana burmistrza. W tej kategorii mamy kolejny rodzaj wyróżnienia. Jest to miejscowość z potencjałem turystycznym. Proszę Państwa, zaledwie 5 km od Krynicy znajduje się gmina z prawie 650-letnią historią. Zapraszamy na scenę reprezentanta Tylicza. Poprawię się, zapraszamy na scenę reprezentantów Tylicza. Tutaj nagrodą, podobnie jak w poprzednim przypadku, jest pakiet digitalizacyjny dla promocji miejscowości o wartości 15 tysięcy złotych. I ostatnia kategoria to atrakcja turystyczna. Tutaj pakiet promocyjny jest wart 10 tysięcy złotych, a za atrakcję turystyczną Turystyki Przyszłości został uznany Zamek Stara Baśń w Grybowie. Oczywiście zamykać dzisiejszą konferencję i dzisiejszą galę będą organizatorzy. Przypomnę jeszcze raz, pan Tomasz Michałowski i pan Konrad Rogoziński, wydawca gazety.
Wiśły, Beskid, Sądycki. I to mówię, proszę Państwa, już teraz bez najmniejszego wahania, bo dla mnie od dzisiaj poza Beskidem Sądyckim nie istnieje żaden inny Beskid. Szanowni Państwo, to już naprawdę koniec. Na zakończenie, po pierwsze, chciałbym przeprosić dwie osoby, jakby dwie instytucje, które dzisiaj jeszcze miały być nagrodzone, ale ze względów organizacyjnych, technicznych one nie dotarły. Postaramy się to uchybienie w najbliższym czasie naprawić. Natomiast na absolutne zakończenie chciałbym podziękować całemu sztabowi ludzi, wolontariuszy, naszych przyjaciół, którzy pomagali w organizacji tego wydarzenia. W sposób szczególny chciałbym wyróżnić panią Magdę Żuber, która była koordynatorem tego wydarzenia, która bardzo dużo serca włożyła w to, żeby to wydarzenie miało odpowiedni charakter i oprawę. Także bardzo wszystkim tym osobom, które pomogły nam, sponsorom, bardzo serdecznie dziękuję i już teraz chciałem zaprosić Państwa w czerwcu przyszłego roku na drugą konferencję Sądecka Turystyka, a pierwszą konferencję uważam za zamkniętą. Dziękuję bardzo. Oni wszyscy są certyfikowani na Miodnym Szlaku przez kapitułę taką ogólnopolską, składającą się z profesorów w tych swoich branżach. I to jest tak, że to jest miejscowe, że jest zdrowe i my to promujemy. Robimy jarmarki raz w miesiącu, ostatnią niedzielę miesiąca, jarmark ekologiczny. I tam wszystkich 34 wystawców się wystawia. To są pierogi, to są sery, to są ciasta, chleby. Takie wiejskie, koła gospodyń swoje produkty, takie pierogi na przykład z ziemniakami, gdzie nigdzie w restauracji pan tego nie zje. No, to jest tak. Potem tu są takie drzewa, wycinanki, to jest jeszcze, ale tu jest, proszę pana, koronka, robione na drutach. To jest jedyna w Polsce kobieta, która to robi. W tej chwili prowadzimy warsztaty, już nauczyła grupę osób w gminie Łabowa, która już robi te rzeczy na tych drutach. Tu jest, proszę pana, taka bratkowa. Tam może pan pojechać kilka z przyjaciółmi. Grupa osób, to jest chata. O, i to jest bania, to jest można gotować. Można sobie zamówić również tam catering i przywożą te kobiety, które obok na wsi gotują. Takie tradycyjne potrawy. Nie, ale to komplet narzędzi. Tak, że to jest po prostu, jak to jest taki pan, że to jest.